kariera. Czy masz dużo propozycji właśnie sesji zdjęciowych? No, sesji zdjęciowe jak najbardziej. Mam je bardzo dużo, wręcz muszę po prostu wybierać spośród fotografów, którzy się zgłaszają. Także jeżeli chodzi o to, to nie narzekam. Natomiast co do kontraktów zagranicznych i tutaj dalszej, przyszłej tej no, kariery, jeżeli chodzi o modeling, to wszystko się okaże w swoim czasie, na jaki rynek aktualnie w najbliższym sezonie będę najbardziej pasował. Bardzo często porównuje się ciebie do dziewczyny. Czy zgodziłbyś się na przykład na sesję zdjęciową w damskich ciuchach? Jeżeli po prostu fotograf, czy po prostu sesja zdjęciowa, koncepcja tego właśnie by wymagała, to wtedy no musiałbym się zgodzić. Powiedz mi jeszcze, jak radzisz sobie z falą krytyki, bo opinie na twój temat i pod twoimi zdjęciami są różne. Tak jak najbardziej, no, są różni ludzie, różne charaktery, tak po prostu ocenianie odgórne tylko na podstawie show telewizyjnego jest bardzo tutaj nietrafne, no ale cóż zrobić, no, dużo ludzi w ten sposób ocenia, czy po wyglądzie, co jednak nie powinno mieć miejsca, bo najpierw trzeba poznać człowieka, żeby móc go tak naprawdę oceniać, a sam wygląd to Boże, no tak, a nie inaczej się urodziłam i taki po prostu jestem. A na przykład nasze społeczeństwo jest dość nietolerancyjne, nie boisz się, że pewnego dnia będziesz szedł ulicą i ktoś cię po prostu zaatakuje? No w każdej chwili ktoś mnie może zaatakować, mam tego świadomość, ale po prostu nie chcę się bać, nie wiem, no bo jakbym się tak bał, to bym się zamknął w czterech ścianach i po prostu nic teraz nie robił, tylko czekał. Także nie mam zamiaru się jakoś ukrywać, nie mam zamiaru się bać, czy właśnie poddawać różnym tutaj wiadomościom, których często bywam zastraszany. Także no warto jest w ogóle już to całkowicie lekceważyć i to jest chyba najważniejsze, żeby po prostu robić, co się kocha i po prostu w ten sposób się spełniać, a resztę rzeczy, opinii i tych hejterskich przejawów nienawiści po prostu lekceważyć. A nie myślałeś o tym, żeby mieć jakiegoś swojego bodyguarda osobistego? O Boże, no aż tak to nie, no myślę, że czasami się tak potrafię zamaskować, że nawet nikt mnie nie rozpoznaje, więc jest okej. Nie jest źle. No po prostu staram się jednak często być nierozpoznawalny i stosować różne po prostu kaptury i tak dalej. A to boli, jak ktoś mówi, że jesteś dziewczyną? Czy to boli, jak ktoś mówi, że jestem dziewczyną? No przyznam się szczerze, to już bardzo długo są takie opinie, że często mnie po prostu mylą, zwracają się do mnie, proszę pani, teraz dalej mi się to zdarza, także no cóż, przyzwyczaiłem się do tego. Wybacz szczerość, ale zadam to pytanie, czy jesteś osobą heteroseksualną? Ja jako jestem osobą, w ogóle nie wiem, to pytanie takie odnośnie orientacji, myślę, że przede wszystkim jak nie wpływa na społeczeństwo i chyba tutaj nie ma znaczenia, jakie byłbym orientacji, ale po prostu nie jestem osobą homoseksualną, a raczej po prostu jestem singlem, chcę być sam, także nikogo nie potrzebuję, nie potrzebuję żadnej drugiej osoby. To jest chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie, bo tak naprawdę w ogóle mnie nie ciągnie, żeby być z kimś. Bycie z kimś i później użeranie się wydaje mi się takie bez sensu. Wolę być sam i po prostu robić teraz to, na czym powinienem się skupić, czyli właśnie na modelingu. Najważniejsze to być zawsze sobą. Tak, jak najbardziej.